Witam ponownie, Mateusz Łachacz, Fundacja DKMS Polska. Kochani, chciałbym Wam bardzo podziękować za Wasze zaangażowanie i za to, że zdecydowaliście się podjąć tak wspaniałej inicjatywy, jaką jest rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. To dzięki Wam i Waszej pracy do naszej bazy każdego dnia dołączają setki nowych potencjalnych dawców. W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Dlatego tak ważne jest, aby potencjalnych dawców rejestrowało się coraz więcej i więcej. Fundacja DKMS Polska rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku i do tej pory udało nam się zarejestrować setki tysięcy nowych potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Do przeprowadzenia akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku niezbędne są następujące materiały. Formularz rejestracyjny, pałeczki do pobrania wymazu, oto pojedyncze opakowanie z pałeczkami. Opakowanie na pałeczki. Koperta zwrotna. Informacja dla wolontariuszy wraz ze wskaźnikiem masy ciała BMI. Instrukcja na stół dla wolontariuszy. Informacja na stół dla dawcy. Instrukcja na kontrolę końcową. Lista wykluczeń medycznych. Pamiętajmy, aby nie kopiować tego dokumentu. Raport podsumowujący akcję. Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Oświadczenie o ochronie danych osobowych wypełniają wszyscy wolontariusze biorący udział w akcji. Koperty brązowe, papierowe na spakowanie kopert z pobranym wymazem. Koperta foliowa bezpieczna. Pakujemy w nią wykorzystane formularze, raport, oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz listę wolontariuszy. Długopisy oraz zapinacze do akt na formularze. A także kubeczki plastikowe. Tak powinno wyglądać poprawnie przygotowane stanowisko rejestracyjne. Przede mną znajduje się informacja dla wolontariuszy z kodem dnia dawcy, pytaniami, które należy zadać potencjalnemu dawcy, numerem alarmowym oraz wskaźnikiem BMI. Pod informacją dla wolontariuszy znajduje się plansza z opisem krok po kroku, jak przeprowadzić proces rejestracji. Przed potencjalnym dawcą znajduje się plansza z chorobami, które wykluczają z możliwości rejestracji oraz z metodami pobrania. Przed potencjalnym dawcą znajdują się również formularze rejestracyjne, pałeczki do pobierania wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka, opakowania na pałki oraz białe koperty na opakowania. Po prawej stronie znajduje się lista wykluczeń, dzięki której będziemy w stanie stwierdzić, czy dana choroba wyklucza z możliwości rejestracji lub nie. Po środku znajduje się długopis dla potencjalnego dawcy do wypełnienia formularza, kubeczki oraz woda mineralna. Najważniejsze kryteria pozwalające na rejestrację jako potencjalny dawca szpiku to ogólnie dobry stan zdrowia, wiek między 18 a 55 lat, minimalna waga 50 kg, waga maksymalna według wskaźnika BMI poniżej 40. Przeziębienie, antybiotyki, tabletki antykoncepcyjne, ciąża, tatuaż i piercing pozwalają na rejestrację.
Uwaga! Wszyscy wolontariusze są odpowiedzialni za ochronę danych osobowych i nieujawnianie ich nikomu. Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry. Chciałaby się Pani zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku? Tak. W takim razie będę musiał Pani zadać kilka pytań. Ile Pani ma lat? 21. Ile Pani waży? 68 kg. Czy rejestrowała się Pani jako potencjalny dawca szpiku kostnego w bazie Fundacji DKMS Polska bądź w innej bazie potencjalnych dawców szpiku? Nie. Czy choruje bądź chorowała Pani na jakąś przewlekłą chorobę? Tak, mam niedoczynność tarczycy. Dobrze, w takim razie będziemy musieli sprawdzić, czy ta choroba nie wyklucza z możliwości rejestracji na liście wykluczeń. Niedoczynność tarczycy nie wyklucza z możliwości rejestracji. Może się Pani zarejestrować. Pamiętajcie, jeżeli dana choroba nie znajduje się na liście wykluczeń, musicie skontaktować się pod numerem alarmowym z koordynatorem. Czy przyjmuje bądź przyjmowała Pani jakieś leki? Tak, Euteroks, na niedoczynność tarczycy. W takim razie może się Pani zarejestrować, to nie wyklucza z możliwości rejestracji. Czy przeszła Pani jakąś operację? Nie. Czy cierpi bądź cierpiała Pani na jakąś chorobę z poniższej listy? Tutaj jest lista przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia z chorobami, które wykluczają z możliwości rejestracji. Bardzo proszę się z nią zapoznać. Nie. Czy wie Pani, że rejestruje się Pani dla wszystkich chorych na nowotwory krwi? Czy zna Pani i zgadza się na obydwie metody pobrania materiału do przeszczepienia? Nie znam. W takim razie bardzo proszę się zapoznać z metodami pobrania na tej planszy. Wszystko jest jasne, zgadzam się. Proszę pamiętać, że rejestrując się, decyduje się Pani na obie metody pobrania, ponieważ ostatecznie o metodzie pobrania decyduje lekarz prowadzący pacjenta. Zgadzam się. Dobrze, w takim razie będziemy mogli przejść do wypełniania formularza rejestracyjnego. Dziękuję. Rejestracja jako potencjalny dawca szpiku to bardzo poważna decyzja. Dlatego należy pamiętać, że potencjalny dawca zgadza się na obie metody pobrania. Formularz wypełnia osoba rejestrująca się. Formularz jest drukiem samokopiującym. Należy zwrócić uwagę, by potencjalny dawca pisał tylko na jednym egzemplarzu formularza. Teraz możemy przejść do wypełniania formularza rejestracyjnego. Bardzo proszę wziąć jeden formularz. Najpierw wpisujemy kod dnia dawcy. Na potrzeby filmu nasz kod dnia dawcy to XXX001. Bardzo proszę o wpisanie kodu dnia dawcy. Następnie należy zaznaczyć płeć. Wpisać numer PESEL. Miejsce urodzenia. Nazwisko. Imiona. Datę urodzenia, wagę oraz wzrost. Zarejestrować może się osoba ważąca minimum 50 kg bez większej nadwagi. Łatwo możecie to sprawdzić na informacjach dla wolontariuszy. Po lewej stronie znajduje się wzrost, natomiast po prawej maksymalna waga, przy której można się zarejestrować przy danym wzroście. Czy Pani adres zamieszkania jest taki sam jak adres zameldowania? Nie. W takim razie będziemy musieli wpisać w tym miejscu adres zamieszkania, natomiast adres zameldowania pod numerem KRS.
Następnie należy wpisać dwa numery telefonów. Jeżeli nie posiada Pani dwóch numerów telefonów do siebie, drugi numer telefonu powinien być do osoby najbliższej w życiu, osoby stałej w życiu, czyli może być to mama, tata, brat lub siostra. Po numerze telefonu do osoby bliskiej należy podać stopień pokrewieństwa w nawiasie drukowanymi literami. Następnie proszę wpisać adres e-mail, jeżeli Pani taki posiada. Następnym krokiem jest podpisanie formularza rejestracyjnego. Dziękuję. Wszystkie pola na różowym tle muszą być wypełnione. W przypadku brakujących pól osoba rejestrująca się będzie nieaktywna w bazie. Nie wyrzucamy formularzy, które są użyte częściowo. Wysyłamy je osobno do fundacji. Teraz bardzo ważna czynność. Pokażę, jak poprawnie okleić materiały kodami kreskowymi. Na formularzu znajdują się trzy kody kreskowe. Używamy tylko dwóch z nich. Jeden z nich przyklejamy na opakowania na pałeczki. Drugi na kopertę na pałeczki. Trzeci kod zostaje. Nie ma potrzeby przyklejania go na formularz, ponieważ jest on już na nim nadrukowany. Teraz możemy przejść do pobierania wymazu. Czy piła Pani coś w przeciągu ostatnich 15 minut, jadła, żuła gumę bądź paliła papierosy? Nie. W takim razie możemy przejść do pobierania wymazu. W przypadku, gdy dawca żuł gumę, jadł, pił bądź palił papierosy w ciągu ostatnich 15 minut, należy przepłukać jamę ustną wodą. Tutaj się znajdują pałeczki do pobierania wymazu. Bardzo proszę wziąć jedno opakowanie, otworzyć je i wyciągnąć jedną pałeczkę. Proszę umieścić pałeczkę pomiędzy dziąsłem a policzkiem i pocierać przez 60 sekund. Wystarczy. Bardzo proszę, żeby teraz pałeczka wyschła przez 2 minuty, a w międzyczasie bardzo proszę drugą pałeczkę umieścić w jamie ustnej pomiędzy dziąsłem a policzkiem i pocierać przez 60 sekund. Dziękuję. Teraz obie pałeczki powinny wyschnąć przez 2 minuty, a następnie należy je spakować do opakowania na pałeczki. Opakowanie na pałeczki chowamy do koperty. Pobieranie wymazu trwa minimum 60 sekund. Dawca musi pobrać wymaz samodzielnie. Nie wolno dotykać materiału genetycznego. Opakowanie po pałeczkach wyrzucamy do kosza. Teraz razem z materiałami, z zaklejoną kopertą i formularzem zapraszam do stanowiska kontroli końcowej. Dziękuję. Tak powinno wyglądać prawidłowo przygotowane stanowisko kontroli końcowej. Przede mną znajduje się instrukcja przeprowadzenia kontroli końcowej. Pamiętaj, postępuj krok po kroku zgodnie z instrukcją na kontrolę końcową. Zapinacze do akt na formularze rejestracyjne. Zapinacze do akt na formularze rejestracyjne z wykluczeniami, które ewentualnie mogą się pojawić po rozmowie z numerem alarmowym. Koperty.
Jedna z nich jest na normalne koperty z pałeczkami, druga na koperty z wykluczeniami oraz dwie koperty szare, foliowe. Jedna z nich jest na formularze bez wykluczeń, druga z nich jest na formularze z wykluczeniami. Po środku znajdują się długopisy, po mojej prawej stronie puzelki dla potencjalnych dawców. Stanowisko kontroli końcowej jest to ostatnie miejsce, w którym wolontariusz może wyłapać wszystkie braki na formularzu oraz je uzupełnić. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę kopertę oraz formularz. Teraz należy sprawdzić, czy wszystkie dane są wpisane na formularzu poprawnie oraz czy dobrze jest oklejony kodami kreskowymi. Jeżeli oba kody kreskowe z pałeczek oraz z formularza są zgodne, możemy przejść do sprawdzania danych. Sprawdzamy, czy wszystkie dane na formularzu są uzupełnione. Proszę pamiętać, że wszystkie pola oznaczone na różowo muszą być wypełnione. Następnie przechodzimy do przełożenia formularzy na zapinacze do akt. Biały na jedne zapinacze. Niebieska kopia na drugi zapinacz. Różowa kopia zostaje dla osoby, która się zarejestrowała. Kopertę z pałeczką przekładamy do brązowej koperty. Różowa kopia potwierdzająca rejestrację jest dla Pani. Do 3-4 miesięcy otrzyma Pani kartę dawcy. Gdyby zmieniły się dane teleadresowe, stan zdrowia, zaszłaby Pani w ciążę lub wyjechała za granicę na ponad miesiąc, bardzo prosimy poinformować fundację mailowo lub telefonicznie. Proszę bardzo, tutaj jest puzelek dla Pani. Proszę go sobie przykleić. Dziękuję. W dzisiejszym dniu to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. W zapinacze do akt wpinamy maksymalnie 50 formularzy. W kopertę na materiał genetyczny wkładamy maksymalnie 50 kopert z pałeczkami. W przypadku rejestracji powyżej 50 potencjalnych dawców prosimy pamiętać o numerowaniu kolejnych partii. Na jednych zapinaczach do akt powinno się znaleźć maksymalnie 50 formularzy. Taka sama ilość powinna znaleźć się w brązowych kopertach z pałeczkami. Formularze bez wykluczeń wkładamy do jednej z szarych kopert foliowych. Natomiast formularze z wykluczeniami medycznymi lądują w drugiej kopercie foliowej. Do koperty bez wykluczeń medycznych wkładamy wypełniony raport z akcji oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych. Następnie oklejamy brązowe koperty z pałeczkami, kartkami, które zostały do Was przesłane razem z materiałami. Drodzy wolontariusze i koordynatorzy lokalni, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie, ponieważ bez Waszego udziału akcja rejestracji potencjalnych dawców nie mogłaby się odbyć. Każda osoba zarejestrowana na Waszej akcji to kolejna szansa na życie dla osób potrzebujących przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego. Idea dawstwa szpiku jest ideą międzynarodową, wolontaryjną i anonimową. Każda osoba zarejestrowana na Waszej akcji to kolejna szansa na życie dla wszystkich potrzebujących na całym świecie.